Cześć, witamy Was w ten sobotni, pochmurny poranek. Mam nadzieję, że te organy Adite nie były pogrzebowe, aczkolwiek miny mamy wszyscy nie tęgie, a tradycyjnie witam Was. Baudolino, Adi. No i Welur. Trzeba powiedzieć, tak, że spotykamy się w sobotni poranek, bo sytuacja tego wymaga. Jesteśmy też przed meczem piłkarzy w Jastrzębiu, stąd nagrywamy ten podcast nietypowo. Musicie docenić nasz wysiłek, że wstaliśmy specjalnie o 6 rano w sobotę, żeby się przygotować do tego podcastu. No, ja jak zwykle przygotowałem dla jego pewnego rodzaju tutaj materiały, statystyki, tak żeby utrzymać Adiego w dobrej formie, jeśli chodzi o wiedzę na temat rozgrywek. Dobrze, no nie będziemy tutaj się zbytnio, że tak powiem, doktoryzować odnośnie pewnego rodzaju sytuacji. Zaczynamy od pierwszego meczu, bo szkoda czasu. Tak, w serii półfinałów play-off GKS Katowice Krakowia w serii do 4 zwycięstw przegrywamy 2-0. Przegraliśmy dwa mecze. Zacznijmy od tego pierwszego, który rozgrywaliśmy w Satelicie w Katowicach, który przegraliśmy 2-3. Przychodzimy na mecz, zaczynamy pierwszy mecz półfinałowy tak naprawdę z mieszanymi uczuciami, bo nie wiemy, co mówiliśmy w poprzednim podcaście, nie wiemy, co Krakowia będzie grała, na co ich stać i tak dalej, i tak dalej. No, zaczyna się mecz, pierwsza tercja na 0-0, typowe hokejowe szachy, czyli badamy się nawzajem, co może się zdarzyć, kto co potrafi. No, zaczyna się druga tercja, no i co? Strzelamy bramkę, tak? Strzelają Deweczka. To był pierwszy mecz Deweczki po kontuzji, po powrocie. Bardzo ładna bramka, cieszymy się z tego, fajnie jest. To nie wiem, czy będziemy coś tu bardziej analizować. Trzeba powiedzieć, no pierwsza tercja, tak jak powiedziałeś, 0-0, badanie sytuacji z jednej i z drugiej strony, ale trzeba powiedzieć, że tą bramkę, którą strzela Deweczka, strzelamy w przewadze 5-3, tak? Tam jest dwóch zawodników w Krakowi, siedzi na ławce kar. Krakowice najpierw za podcinanie, to jeszcze było z gry powiedzmy, ale potem też Harnok tam zaatakował Bartka Fraszkę tak dosyć wysoko kijem. Już chyba nawet po gwizdku to było, także... Przy bramce, nie? To była tam ta sytuacja. Tak, tak. No, przepychali się i można powiedzieć, że w jednej chwili, w jednym czasie dwóch zawodników Krakowi usiadło na ławce. Tam było też takie pytanie, który z nich po strzelonym golu wchodzi wcześniej, nie? No to jest decyzja trenera, nie? Który w takim wykluczeniu, gdzie te kary są jednakowe i nie mają one jakiegoś ciężaru gatunkowego. Tym niemniej wykorzystujemy przewagę 5-3. Co chciałem powiedzieć do tego? Chciałem powiedzieć tyle, że zdobywamy gola po strzale z dystansu. Tak? Deweczka dostał gumę, no i dobrze przymierzył, strzelił mocno, krążek wpadł do siatki. Tam smacznego. O, smacznego. Tam, no kto by nie stał w tej bramce, no to marne szanse ma bramkarz na wyciągnięcie takiego strzału, takiego gola, no bo nie ma mu kto pomóc. A strzał silny, mierzony, no musiał wylądować w bramce. Był strzał, jest gol. Ale to co widać po kilku ostatnich meczach, że grając przewagi, chcemy wjechać do tej bramki, zamykamy, robimy zamek, tak? Z tego kompletnie zazwyczaj nic nie wynikało w ostatnich meczach z tych przewag. Natomiast jeśli strzelamy z dystansu, jest dobra praca na bramkarzu, wpada, tak? Mm-hmm. No, Deweczka strzelił gola, prowadzimy 1-0. No tam powiem tak, to była na tyle tak rozegrana przewaga, że jakby to było 5-4, to by tam nie miał tyle miejsca Deweczka. Zgadza się. Bo mm-hmm. On właśnie dostał krążek, objechał na drugą stronę, się wymienił miejscami z Czakaikiem. Podjechał trochę bliżej, no i też wyskoczy, to nie była jakaś taka wypracowana sytuacja, no ale to, że wykorzystaliśmy. To jest przewagę najważniejsze. Dwóch zawodników, no to miał tyle miejsca, no i jeszcze Mikołaj Łopuski tam pracował na bramkarzu. Nie wiem, czy on w ogóle widział ten krążek. Ta praca Łopuskiego to już jest któryś raz, nie? Że on pracuje rzeczywiście, stoi przed tym bramkarzem.
Mikołaj Łopuski tam dobrą robotę, tam się naraża na te ataki bezpardonowe i bramkarza, i obrońców, no ale to jest hokej, nie? Chcemy takiego hokeja. Tak. I od tego jest tam ten napastnik przed bramką, który ma to robić. Który ma to robić, dlatego później temu strzelającemu jest łatwiej. No, upływa trochę czasu i podwyższamy nasze prowadzenie na 2-0. Chociaż kilka sekund wcześniej mogło być 1-1. Mogło być 1-1, to nawet prawda. Powinno być. To jest problem Krakowi, nie strzelili, dostali, tak? Tak się mówi w hokeju, nie strzelisz, dostaniesz. Strzeliliśmy, strzelił gola Bartek Fraszko. Ostatnio mówiłeś, że to, co mówiliśmy, no jeszcze... prorokowałeś, tak. Że Koprzywa nie zna Bartka Fraszki i może się nabierze na ten zwód i z backhandu mu rzeczywiście Bartek wsadził, prowadzimy 2-0, no i co? Taka trochę bierna postawa tam Michała Wachowca, bo tak gonił niby tego Fraszkę, ale tak nie gonił, tak jakbyś... No może, może odpuścił, bo mówi Bartek, a przełoży se na backhand i strzeli Panu Bogu w okno, nie? Nie, Wachowiec tak. Słuchał naszego podcastu. No możliwe, że tak było, ale słuchajcie, prowadzimy 2-0, no i gęby nam się śmieją, nie? Gęby nam się śmieją, no ale potem gramy we czwórkę, chwila nieuwagi i taka, jak to mówią, bramka z dupy, nie? Tak mówię. Strzał z dystansu. Nasi obrońcy... Taki półdystans, nie? Bo to było mniej więcej... Nasi obrońcy znowu obaj po jednej stronie. Krążek odbija się za bramką, wychodzi na przedpole. Tak. Czekaj, był po dobrej stronie, tylko że był za daleko osówka po prostu. Tak, bardziej niż takie dwie pary 2-2 byśmy ustalić takie 1-2-1. No nie? Ale to jest już któraś bramka, którą w ten sam dokładny sposób dostajemy. Mm-hmm. Już w Belfaście też żeśmy dostali takiego gola, nie? I powiem szczerze, że no dla mnie jest to mega frustrujące, nie? Bo jak widzę kolejny raz tego typu właśnie bramkę, że krążek się odbija od bandy, jest dobity, znowu nie ma naszych obrońców albo są za daleko, słupka, tak? Bramkarz w takich sytuacjach zazwyczaj ma mało do powiedzenia z tego prostego względu, że no zależy po której stronie bramki jest, tak? Czy się zdąży przesunąć, czy się nie zdąży, więc tutaj jakby nie do... Ale wiesz co, no, ten bramkarz i ci obrońcy grają ze sobą pół roku, trenują ze sobą i tak dalej, no to przecież wiem, jak gra mój bramkarz, tak? I my to też widzimy, że nasz bramkarz skraca te pole, wyjeżdża przed tą bramkę, no i pójdzie w prawo albo w lewo, no to trzeba go asekurować, tak? Nie? Zobaczcie, w inne drużyny, to tamten obrońca nawet jest w stanie położyć się na linii bramkowej, żeby... nie dopuścić do tego, żeby krążek wpadł. Nie wolno upadać na krążek w polu bramkowym, to jest jasne. Natomiast położyć się na linii jak najbardziej. A nasi obrońcy tak troszeczkę tego kazania zostawiają. No nic. Krakowia strzela... Bardziej skupianie się na tych rozgrywających tę przewagę, tak. Niż na zawodniku, który jest pod bramką. A Bepierz się tam stał, opanował ten krążek tak szczęśliwie... No ale co, wrzucił nam do bramki, jest 2-1, nie? 2-1, jeszcze nic się nie dzieje, nie? W naszej ocenie. Tak, nic się nie dzieje, mamy jeszcze 20 minut ciężkiej pracy. No i wiecie co, tak? Tam zaraz pod tym golem na 2-1 znowu Bartek Fraszko wyszedł sam na sam i tak jak Koprzywa jednak jest ten, Koprzywa, na ter. Tak jak Koprzywa nie zna Bartka Fraszki, tak chyba Bartek Fraszko nie ogląda na YouTube jak broni Koprzywa, bo by wiedział, że zawsze w sytuacjach sam na sam tak wychodzi agresywnie. No i co? No, trzeba głowę podnieść trochę, co? Tak. Jakby popatrzył, co robi bramkarz, no to by go objechał i by wrzucił do pustej, co? Macie takie wrażenie? Nawet nie wiem, czy nie Hokejnet rzucał na Facebooka właśnie taki skrót zagrań tego Koprzywy, że zawsze tak atakuje agresywnie, sam na sam. No to jest przewaga tego bramkarza. No nic, ale mamy 20 minut. 20 minut ciężkiej pracy. Wiemy, że Krakowie nie odpuści, bo zdobyła tego gola. To jest półfinał, gdzie wszystkie drużyny dają z siebie wszystko. No i tercja się jeszcze nie zaczęła. Dostajemy, a my już mamy remis, nie? Jeszcze nie wszyscy usiedli. Nie wiem, czy tam trzeba budzik jakiś nastawić. Albo zatrąbić w tym boksie, czy coś, że już jest mecz, że już się rozpoczął spotkanie, no bo wiecie co, no i to też tak się wydawało. Wjazd do tercji, wydawałoby się niegroźny strzał, ale gdzieś tam odbity, gdzieś rykoszet. No i mamy 2-2, tak? Czyli 2-2. No, bramka w ogóle kuriozalna, nie? No bo umówmy się, z tego miejsca, z którego padła ta bramka, ona paść nie miała prawa. To, że no tam i to, był trącony krążek, no to... Sami dobrze wiecie, że od samego początku nie jestem fanem Kevina
i często go krytykuje, natomiast no to jest kurwa kolejna bramka, która pada w sposób, który nie powinna paść. No bo tym bardziej, że broni w sytuacjach o wiele trudniejszych. Dokładnie, nie? I zdarzają mu się właśnie tego typu głupie bramki, bo to trzeba powiedzieć co jasno, to jest to głupia brak bramka. Koncentracji? Brak, nie wiem, czy jest brak koncentracji, czy chuj wie czego, natomiast ja mam już po prostu dość tego Hopa i pomimo tego, że jest dobrym bramkarzem, potrafi, tak jak powiedziałeś, wybronić trudniejsze sytuacje, uważam, że zbyt dużo zdarza mu się błędów po prostu. Nie... Taki trochę tak Kamil Kosowski się robi. Tak. I nie jest to Hop po prostu dla drużyny, która aspiruje do mistrza Polski. No i dziękuję. I ja gdybym był trenerem, to co już mówiłem w kilku poprzednich podcastach, tak, że powinien być ogrywany częściej Michał Kieler. I ja po tym pierwszym meczu z Krakowią, w Krakowie wystawiłbym Michała Kielera do bramki. Mhm. Tylko zdaję sobie sprawę z tego, że trener ma wybór. No ma Michał jest nieograny, tak? Bo grał mało. I to pokazuje to, co mówiłem we wcześniejszych podcastach, że nie ma kurwa stawiania na 100% na jednego Hopa. Tym bardziej, że Kevinowi się takie błędy już też wcześniej przytrafiały. Dać ogrywać dwóch bramkarzy. Chcesz grać o mistrza Polski, musisz mieć dwóch równorzędnych bramkarzy. Koniec, kropka. Mhm. Równorzędnych. Znaczy ja uważam, że Michał jest bardzo dobrym bramkarzem, tylko tu jest kwestia grania, bo jak wszyscy dobrze wiemy, bramkarz musi grać, żeby czuć grę i tak dalej. Takie jest moje zdanie na ten temat i ja mówię, Kevinowi zbyt często się to zdarza, zresztą kolejna bramka jest tego najlepszym przykładem, nie? Bo tu oczywiście można powiedzieć, że no nie wiem, no ale mówiąc o bramkarzach, o tych dwóch równorzędnych bramkarzach, albo przynajmniej ten drugi, że on jest ograny. No zobaczcie, ja myślę, że to najlepiej widać na przykładzie Krakowi, no tak, nie? Która, to chciałem powiedzieć. Która ściągnęła Koprzywę na tą ostatnią fazę rozgrywek. A w meczu z Jastrzębiem trzeci bramkarz. Właśnie, właśnie. Trzeci i zagrał bardzo dobry tam mecz. Tam się coś przytrafiło i tak Łuba bronił cały sezon, ale wszedł do bramki też Kowalówka, Robert Kowalówka, tak? Robert Kowalówka, no i zabronił. Krakowia nie przegrała meczu. Szczęście na pewno, tak? Ale te umiejętności też muszą być, nie? Też muszą być. No ale wiecie co, jest 2-2, no i jeszcze praktycznie 19 minut meczu, nie? 19 minut meczu. Ile krążek ma średnicy? Z 8 centymetrów? Daj no, guma, zmierzymy. Myślę, że właśnie tyle zostawi tam Linskuk miejsca przy tym słupku. Ale przy słupku no nie ma prawa, nie powinien nic nie ma prawa spod bandy z takiego kąta paść bramka. No, ludzie, no... Słuchajcie, ale jest 2-3 i jest 19 minut grania jeszcze. No. 19 minut grania, 19 minut... Nie no, 2-2 jest. Nie, już, aha. Nie, 2-2. A, jeszcze 2-2, jeszcze, bo tak, 2-2. Racja, 2-2. No i wynik jest sprawą otwartą cały czas, nie? Tak, no liczymy na to, że no... Poleciałem do przodu i wynik jest sprawą otwartą, jest play-off, jest trzecia tercja, 19 minut. Znaczy ja mówię tak, no padła pan bramka na 2-2, ewidentnie zawalona przez Kevina. Mówię, okej, dobra, no wpadła taka bramka, ale zbierzemy się i no i strzelimy przynajmniej na te 3-2 i wygramy ten mecz po prostu w Katowicach. A my w tym momencie, jak straciliśmy tego gola na 2-2... Totalnie gra siadła, totalnie. To... jakby nam zabrano wszystkie pomysły na dalszą część tego meczu, nie? Tak. Tak graliśmy bez przekonania. Niektórzy zawodnicy chcieli wziąć ciężar gry na siebie, ale to nie wychodziło, bo to tak bardzo czytelnie graliśmy, nie? Bardzo dobrze czytelnie. To powiedziałeś, bardzo czytelnie. W ogóle gramy od kilku meczów, czy to z Unią, czy gramy bardzo czytelnie. Gramy taki hokej, który no... Dla takiego, że tak powiem, wytrawnego taktyka jak Rohaczek, no on po prostu widzi, co się dzieje. No, zawsze się gra tak, zawsze się gra tak, jak przeciwnik pozwala, a myśmy pozwolili na wiele. Z jednej strony gramy bardzo czytelnie i chodzi mi tutaj o wyprowadzanie tego krążka. Tak? Nie mamy pomysłu, nie mamy pomysłu na to i to już było widać w tym ćwierćfinale z Unią Oświęcim, kiedy oni zagrali wysokim pressingiem. Nie mieliśmy pomysłu, jak to sforsować. Z jednej strony gramy bardzo czytelnie przy wyprowadzaniu, a z drugiej strony z kolei w ataku i przy rozgrywaniu przewag, no to nie ma żadnej powtarzalności. Nie? Tam jest tyle przypadków w tym wszystkim, że nie mamy wypracowanego jakiegoś schematu, że ja mam takie wrażenie, że o ile jeszcze ta formacja z Łopuskim, to co powiedziałem wcześniej, że Łopuski tam rzeczywiście mocno pracuje na tym bramkarzu,
No ale zupełnie przestali strzelać i Tukanen, i Jirkie. Tukanen i Jirkie są mistrzami świata w obijaniu nóg napastnikom drużyny broniącej, nie? Ile kontr z tego poszło? Przypomnijcie sobie, ile razy Jirkie popełniał takie błędy, że bił w nogi napastnika, który przed nim stoi. Ten tak guma wylatywała z tercji, napastnik gonił i Jirkie go faulował. Tak, bo inaczej by poszedł. Znaczy trzeba sobie też poszedł na zero. To, co żeśmy już mówili, zresztą mówiliśmy to od samego początku, tak? Od momentu, kiedy były robione w ogóle transfery do klubu przed sezonem i tak dalej. Mówiliśmy, że brakuje nam obrońców, tak? Dobrych obrońców. Ja mam takie wrażenie, że w momencie, kiedy Heikkinen odszedł, to ta gra obronna się już totalnie posypała. No wiecie co, tak? Heikkinen w porównaniu do Tukanena i do Jirkie to chyba był pan hokeista i był królem obrony. No. I w ogóle myślałem, że jak Finlandia ma takich obrońców jak Heikkinen, no to grają hokej, ale... Ale się okazało, że mają też innych. Mają też innych. Ale wracając do tego, to widzę, że Łopuski tam pracuje na tym bramkarzu. Tak, natomiast no, znaczy, nasz drugi, ten drugi atak, który wychodzi na przewagi, Pasiut na środku, Wronka i Malasiński. Znaczy od Grzegorza, no ja mówię, od Grzegorza byśmy wymagali więcej, ewidentnie, nie? No, zawodnik z takim doświadczeniem, no... Ja nie chcę oceniać personalnie, Marcin, jeszcze, póki co. Marcin, póki ale... co. Ale o co mi chodzi? Ale nie, bo Marcin, poczekaj, bo skończę, bo to, żebym mógł skończyć no myśl mi o Grzegorzu. Skończyć, ja wiem, ale nie, chodzi mi o tą myśl o Grzegorzu tylko, tak? Krótko. To, co rozmawialiśmy, że Grzegorz taktycznie nie wiadomo, gdzie on jedzie, tak? Co robi. To tylko chciałem powiedzieć, nie? No zgadza się. No i popatrzcie, ten drugi nasz atak, ta druga nasza formacja, która druga w tym sensie, że wychodzi też na przewagi, nie? No to często jest tak, że Patryk Wronka stoi w jednym rogu lodowiska, prawie na linii bramkowej, Malaś w drugim naprzeciwko niego, nasi obrońcy też w rogach przy niebieskiej linii, no i środkowy jeździ. Jest jakaś wymienność pozycji, ale potem często jest tak, że dwóch zawodników jest, idzie pas na drugą stronę, no a tam nie ma akurat tego zawodnika, bo jest tutaj, skąd poszło podanie, nie? Teraz obrońcy, ile razy nam się naszym obrońcom właśnie zdarzyło, że gubimy krążek na niebieskiej, nie? To jest sakramencka rzecz. No i wiecie co? Mamy zegar, to co było naszym atutem, mamy zegar po obu stronach i widzimy, ile jest czasu do końca meczu, do końca tercji, do końca kary przeciwnika. Ja mam wrażenie, że nikt nie spojrzy na to, albo jeden drugiemu nie krzyknie, ej, strzelaj, bo za chwilę się kończy, nie? I zawodnik robi zamach, tu, syrena, no to se zrobił zamach i se poszedł do szatni, nie? A teraz chcą wprowadzić FNHL, żeby wbudować zegary za bandami, za bramkami w bandach. No tak, bo to wymusza na zawodnikach podejmowanie decyzji, nie? No i słuchajcie... Powinno być jak w koszykówce. 2-2. Ileś tam sekund. 2-2 i potem co się dzieje. Ja bym chciał jeszcze wrócić. Tam była taka sytuacja. 6 na lodzie nam zagwizdali. Pamiętacie? I w konsekwencji padła ta bramka. Nie? No ale to przecież to kara była kretyńska, bo zawodnik, nie pamiętam, kto tam zjeżdżał do boksu. Nie wiem. Pamiętacie, kto to był? Zawodnik zjeżdżał do boksu i zobaczył, że Krakowia wychodzi z kontrą i się cofnął. I dlatego dostaliśmy tą karę. Nie. Właśnie no nie wiem, nie. Ja to tak właśnie mówię. Nie. Tam była taka sytuacja, że... Kto poszedł na karę? Kojarzycie? Nie pamiętam. Urbanowicz. Bo Urbanowicz wskoczył, tak jak powiedziałeś, bo ten zawodnik zjeżdżał, też nie wiem kto. I Urbanowicz wskoczył, ale widział, że ten zawodnik wrócił do gry i przytulił, bardzo mądrze, przytulił się do bandy, nie biorę udziału w akcji, tak? Bo może tak być. Może być zawodnik w strefie zmian, może być więcej zawodników, tak? No ale co zrobił Urbanowicz? Skoro nie biorę udziału w akcji, to nie biorę udziału w akcji. A za Urbanowiczem przejeżdżał zawodnik Krakowi i co zrobił Urbanowicz? Wystawił mu dupę. No tak. Czyli co? Wziął udział w akcji. I dlatego sędzia gwizdnął. I tak jak poluje na te błędy sędziów, no to tak tu no nie mamy nic do gadania. Kara jak najbardziej słuszna. No i w tej karze co? Tracimy gola? Tak? Ale to w tym pierwszym mówisz, tak? Nie. Zgubiłem się teraz. Przepraszam, bo no się zakręciłem. Był jeden kor w przewadze dla Krakowi. Ale to było chyba to. To było to. W każdym razie... Znaczy nie, no tutaj bramki nie było. W każdym razie ta kara jak najbardziej słuszna. No, wziął udział w akcji, musiał sędzia zagwizdać.
No i ta bramka dla Krakowi na 3, Kapica, nie? Kapica strzelił tego gola, wywalczył krążek sobie pod bandą, przejechał pół lodowiska, przejechał do środka. Znaczy pierwszą sprawę zajebał obrońca, tak? To sobie trzeba jasno powiedzieć, że w ogóle tam Kapica został wpuszczony w te okolice. A druga sprawa, no raz, że obrona, to powiedziałem, to jest pierwszy bo kolejny raz jest tak. Puszczamy tak zawodnika, nie? Kolejny raz jest też to, że przejmujemy gumę, jest tłok, tak? Chcemy nabrać powietrza, bo nas cisną, nie? No to zamiast, za przeproszeniem, wyjebać tą gumę na wolne pole albo przez wolne pole, to my ciśniemy tam, gdzie jest najwięcej kijów, najwięcej nóg, chcemy się przepchnąć przez ten gąszcz. No nie ma szans, nie? Można, no jebnij, że ten rolling, po to jest banda zaokrąglona, żebyś sobie mógł strzelić rolling nawet przy kanciastych bandach w spodku, nie? No to pojechał ten nasz obrońca, wiemy który, nie powiemy, pojechał ten nasz obrońca w ten gąszcz z głową opuszczoną, zabrali, Kapica mu zabrał gumę, pojechał do środka, no i wrzucił Linskugowi pod poprzeczkę. Ale to, tą znaczy gumę. Ja mówię, pierwsze tak, zajebał obrońca, a Linskug... Jeden? Linskug, czekaj, bo zajebał drugi, obrońca jeden, zajebał Adi, drugi. Co robił drugi obrońca? Właśnie nie wiem, co no robię. Nie wiadomo, kurwa, czy liczył widzów, czy kurwa na rybach był, czy coś, no tak se stał w środku, nie? Tak se stał. Potem Kapica pojechał i postanowił kryć tego samego zawodnika, co już krył Starzyński, także... Przykleić się, nie? Tak, dwóch było przy jednym, przy drugim nie było nikogo. Ten, przy którym nie było nikogo, sobie wjechał, strzelił. No i Kevin też mógł się lepiej zachować, bo on mu strzelił sprzed twarzy, nie? No, zagrać kijem, no zrobić cokolwiek, ale tak? Próbował tam chyba, mi się wydaje. Bo ja miałem takie wrażenie, że on został w miejscu i czekał, co się patrzyłem daleko. To widziałem tylko tą akcję, nie widziałem samego momentu. Widziałem tylko, jak ten krążek się odbił od siatki u góry bramki. Nie? Ale mówię, po to bramkarz ma kij, że może zagrać tym kijem, próbować. Tym bardziej tak blisko, bo to przecież no, pole bramkowe to jest królestwo bramkarza. Ale to jeszcze nie koniec meczu, nie? No nie koniec meczu. Przegrywamy 3-2, no mamy, zostaje nam co? No 8 minut, 8,5 minuty do końca. No dobra, zdarzyło się. Może to jeszcze wyciągniemy. Nie? No nie był to koniec meczu, ale ciężko jest cokolwiek powiedzieć, co się działo dalej. No. Chaos. Chaos. Totalny chaos. Krakowia za podwójną gardą, ale szuka swojej szansy, nie? Szuka swojej szansy, żeby podwyższyć wynik. No a my tak kręcimy, jeździmy, tracimy czas, wozimy tą gumę, wozimy, gubimy na niebieski, znowu musimy się wrócić aż za bramkę. Rozgrywamy i tak bez pomysłu. A tu nagle syrena końcowa. I nagle trąbi koniec meczu, nie? Tak niespodziewanie. No kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał? Nagle się skończył mecz, nie? Nagle minęło 60 minut. A czy trafnie to powiedział jeden z ekspertów przed meczem, z którym rozmawiałem, że zapytałem wprost, no jak do dzisiaj będzie ten mecz? Odpowiedź była krótka. Wygra ten, kto zachowa więcej sił. I tak to wyglądało przez pryzmat tego meczu, że no tej trzeciej tercji ewidentnie było widać, że Krakowia ma sił więcej. No i wygrała Krakowia. Nie? No i tak gospodarują. Ja bym jeszcze dodał, że wygrał ten, kto strzelił więcej goli. Tak, ale oczywiście znaczy to była jakby no, była konsekwencją, tak? Tego. Natomiast mówię, no wygra ten, kto będzie w lepszej kondycji. Te gole nam coraz trudniej przychodzą, zauważyliście? I coraz łatwiej wpadają. Coraz łatwiej wpadają, a coraz trudniej przychodzą. Jakby kończąc już powoli ten mecz, to wykorzystujemy 5-3, no co jest obowiązkiem w półfinale playoffu, tak? 5-3. Wykorzystaliśmy, daliśmy gola. Potem dużo przypadkowości, ale jest w sieci, ale jest. Też nie przyszło to łatwo, nie? Też nie przyszło to łatwo. A potem za darmo ten gol kontaktowy z Rakowi. I ten gol na 2-2 za darmo i ten gol na 3, no to już jest jakaś konsekwencja tamtych błędów. Znaczy to, co mówimy po trzeciej bramce, wydaje mi się, że po trzeciej bramce dla Krakowi, no nie wiem, no może powinien Kulen wziąć czas. Nie wiem, jakąś pogadać z tymi zawodnikami, coś zrobić, cokolwiek, tak? No właśnie. A to jest to, co mówimy... To jest też rola trenera, że... A to jest to, co mówimy, 8,5 minuty do końca meczu i
w zasadzie nic się nie działo. Można powiedzieć, że nic się nie, działo. Nie ma jakby zmiany takiej, którą my widzimy, nie? Że na przykład zaczynamy grać na przykład na dwie piątki, bo tak też się gra, nie? Chce się przyspieszyć i tak dalej. No wiecie, tam są jeszcze te power breaki, w których też można coś powiedzieć, można coś i tak powiedzieć, dalej, coś zmienić. No ale, bardzo je lubisz. No, ale to, nie ale, lubię tego. Ale lubię tej tego. Zmiany nie było widać i to jest to. Nie było widać zmiany w sposobie gry. Zauważcie, że jak Oświęcim grał u nas i grali tymi dwoma napastnikami, którzy atakują od razu tego zawodnika przy krążku w naszej tercji, ten trzeci był cofnięty i obrońcy na czerwonej linii, to później jak Unia objęła prowadzenie, podwyższyła na 2-0, to oni stanęli w linii praktycznie. Czwórką grali w linii, nie? I to było widać. A my gramy tak po prostu, jak gramy, nie? To jest tak, wiecie co, czasami mi to ta nasza gra przypomina taki trochę gramofon, nie? Na którym jest jedna płyta. Jak go nakręcisz korbą, to on na początku fajnie gra ta muzyka, nie? A potem jak już ta sprężyna się rozkręci, to dalej jedna i ta sama płyta, tylko coraz wolniej się obraca, coraz wolniej i te akcje tracą na tej dynamice. Znaczy właśnie to jest to, co też chciałem powiedzieć, że... Zaskoczyć nas może tylko tyle, że ta igła przeskoczy i nagle dostajemy gola znowu gdzieś tam. To co chciałem powiedzieć... No... Czasami chciał włączyć te wyższe obroty, jak na singlach. Kompletnie nie widzę tej drużyny z pierwszej części sezonu, tak? Gdzie gramy kombinacyjnie, strzelamy dużo bramek, ponieważ... Gdzie jesteśmy szybsi. Gramy szybko, kombinacyjnie, zaskakujemy naszych przeciwników. I gramy gumą, to tam gramy drużyna, gumą, nie? Drużyna przeciwna musi jeździć i gonić i szukać, a my pach. To było, już niestety znaczy, historia. No tej drużyny już nie ma, nie? I to sobie trzeba jasno powiedzieć. Co się stało, nie wiem. Tak jak tam, co niektórzy ludzie piszą na forum, że przyjdzie czas na rozliczenie, ja się z tym nie zgadzam. Rozliczać trzeba po każdym meczu, tak? I tyle, bo dla mnie to, co powiedziałem, ta drużyna jeszcze nic nie wygrała w tym sezonie. Z taką grą na mistrza nie mamy co liczyć, aczkolwiek oczywiście będę wierzył do końca i wierzę, że jesteśmy w stanie odwrócić tutaj losy tego półfinału. Natomiast po każdym meczu, jeśli jest źle zagrany, to trzeba sobie jasno powiedzieć, został źle zagrany, tak? A nie czekać na rozliczenie po playoffie, no. Coś jeszcze? Skoro po dobrych meczach chwalimy, no to... Tak, po dobrych meczach chwalimy, po kiepskich krytykujemy. Nikt wtedy nie mówi, że będziemy rozliczać dopiero potem. Mhm. Coś jeszcze na tym meczu? Nie. Ja chciałem jeszcze tylko jedną taką rzecz, bo tutaj w jednym z podcastów mówiliśmy, że nie zgadzamy się z tym, żeby przed tak ważnym meczem tam zawodników coś rozpraszało i tort był i tak dalej. Ktoś na forum napisał, no tak, przegraliśmy przez tort. Nie, to nie o to chodzi i jestem zaskoczony, że tak wytrawni eksperci na forum tak jednoznacznie albo jednostronnie interpretują te nasze słowa. Nie przegraliśmy przez tort. Chodziło nam o to, że jest zbyt wiele rzeczy, które rozpraszają zawodników przed ważnymi meczami. Naszym zdaniem zawodnik nie powinien myśleć o niczym innym w tym tunelu i w szatni, jak tylko o meczu i o tym, że ma wyjść i rozpierdolić przeciwnika. Tak? Bo o to chodzi w playoffie. Tu się nie bierze jeńców. Chodzi nam tylko i wyłącznie o to, żebyśmy nie budowali jakiejś takiej narracji, że przez to, przez tamto, przez siamto. Nie. Jak jest lekarz skoncentrowany, chirurg koncentrowany na operacji i na pacjencie, to naprawdę rzeczywiście może tam świeczka zgasnąć po prostu u góry i pacjent umrze. Ale tak wszystko powinno być tak, jak trzeba. I tego chcemy też od naszych zawodników, żeby byli skoncentrowani nie na tym, żeby nie zgasła świeczka na torcie, tylko na tym, żeby strzelić więcej bramek niż przeciwnik i rozwalić go po bandach. Kończymy ten pierwszy mecz. Pierwsze śliwki, robaczywki, jak to mówią. Pierwszy mecz półfinału playoffu przegraliśmy u siebie z Krakowią 2-3. I mamy mecz w czwartek w Krakowie. Okazja do rewanżu. No i niestety ten mecz też przegrywamy. Przegrywamy w Krakowie 3-1. Ja ten mecz oglądałem w telewizji, Adi, ty byłeś na miejscu. No, w pierwszym taką, że widziałem taką małą odmianę, że nie było już takiego przeciągania tych akcji, rozgrywania, tylko wjeżdżamy do tercji, mamy krążek, jest jakaś opcja podania, no ale widzimy, że nic by to podanie dużo nie zmieniło, to strzelamy. No, nie?
No tak, tak ja chciałbym raczej na stworzenie zamieszania niż takie, które od razu by miały wpaść do bramki, ale to już była taka mała odmiana. Wreszcie są strzały. Są strzały, tylko ich jakość nie jest na tyle dobra, żeby pokonać bramkarza Krakowi. Dużo się mówi, że o, bramkarz Krakowi. Ja mam takie wrażenie, że my kreujemy tych bramkarzy, nie? Dlaczego? Dużo strzałów. Trzeba mu oddać, że naprawdę jest facet duży i zna się na swojej robocie, nie, bo parę razy wyciągnął takie strzały, które normalnie powinny trafić do siatki. I dlatego właśnie tak. Ale tylko parę razy zmusiliśmy go do takiego wysiłku, nie? Ale już jak zmusiliśmy, to dał radę. No, 3-1. No ale pierwsza tercja 1-0, wygrywa Krakowia pierwszą tercję po golu Twardonia. No po to Twardon przyszedł, co? Do Krakowi. Szwec strzelił. Szwec? Nie, Twardonim przeprowadził akcję. Akcję. Taka wymiana była w pozycji przy bandzie. Nasi się zdarzyli tam lekko deweczka z Pasiutem, jak właśnie wymieniali się tymi miejscami, przez co Twardon uciekł Pasiutowi, ten sobie wjechał przed bramkę. Tam Czekaj, próbował wybijać ten krążek, ale tak wybił, że no prosto na kij Szweca i on. Możesz powtórzyć, od czego zacząłeś tą wypowiedź? No, zdarzyli się. Zderzyli się z nasi zawodnicy, tak? No, nie jakoś, wiesz. Nie no, był to wielki hit, że oni są w swoim miasteczku na tych samochodzikach. No wiecie co, zdarza się, tak? Zdarza się rzeczywiście zderzyć zawodnikom z jednej drużyny. Mówię, lekki kontakt, ale już na tyle, że spowolnił tego Pasiuta, że no, ten Twardoń mu uciekł, miał tyle miejsca, że mógł wsiąść przed bramkę, miał pełno miejsca. No okej, 1-0. 1-0 nie tragedia, nie? 1-0 nie tragedia. Ale... Co się dzieje? Ale jeszcze w pierwszej tercji, jeszcze w drugiej. No, jeszcze w pierwszej tam mamy dwie kary Marka Szyszowskiego, jedna po drugiej. Nawet nie zjechał do własnego boksu na ławkę rezerwowych, a już wracał do boksu kar. Wiecie co, no tak jak powiedziałem, no chcemy twardych playoffów, nie? Ale wszystko z głową. Tylko no, jak widzimy jaki jest poziom sędziowania, to musimy się dostosować do tego sędziowania, nie? Takim trochę cwaniactwem się wykazać. No, wszystkie drużyny widzą to, wykazują się cwaniactwem, a my chcemy być albo, nie wiem, tacy szczerzy i otwarci, że no, panie sędzio, ma pan rację, bo mu zajebałem, no to idę se na karę, nie? No przecież można naprawdę podkreślić tą swoją charyzmę i tak dalej w różny taki ciekawy sposób, bardziej cwany. Nie namawiam tu do złośliwości oczywiście, bo nie o to chodzi. No ale granie w osłabieniu w playoffie kosztuje nas siły. W ogóle kosztuje siły, tak? My tych sił póki co no, nie mamy zbyt wiele po tym, co widzimy. No to oszczędzajmy, grajmy ekonomicznie. Są dwie kary i co? W sumie najwięcej zagrożenia tam było chyba jeszcze, jak była sygnalizowana ta kara druga dla Szczerowskiego, że tam kotłowało się bardzo pod naszym rąką, 6-5, Kapica trafił po sąsiadkę, już myślałem, że to jest gol też. Naprawdę sporo tam było tych sytuacji dla Krakowi. Ale w 5-4 nie wyglądali aż tak dobrze już potem. Ale okej, wytrzymaliśmy, nie ma co tutaj. Grajmy po prostu z głową, ostrożniej, mądrzej. Wiadomo, że no, sędziowie gwiżdżą jak gwiżdżą, no ale to nie dawajmy im argumentów. Idziemy na przerwę, 1-0, nie tragedia. Mamy jeszcze dwie tercje do grania. No i wychodzimy na drugą tercję i mogę powtórzyć to, co powiedziałem przy jak umawialiśmy pierwszy mecz. Jeszcze tercja się nie zaczęła, nie? Jeszcze nie wszyscy wyszli z szatni. Jeszcze nie wszystkie bidony zostały uzupełnione. Tu już jest 0-2 znów, nie? 13 sekund żeśmy sobie zagrali w drugiej tercji i pan Kalinowski strzela nam gola, też takiego gola, że najpierw gdzieś tam trąca. Właśnie nie, łapie ciężko do raka. To stwierdzić. No właśnie nie widać nie tego, ani w telewizji nie było tego widać i tak jak opowiadałeś na żywo też trudno było stwierdzić, czy on strącił najpierw ten krążek. W każdym razie nasz bramkarz... Na żywo mi się wydawało, że lekki kontakt był i przez to nasz tak bramkarz miał ten krążek w raku, nie zamknął tego raka, krążek spada na ziemię. No i pan Kalinowski klepie ten krążek, który ląduje w naszej bramce. Nie? No bo pan Kalinowski miał metr do niego, a pan Deweczka jest 3. No właśnie chciałem zapytać, czy nasi obrońcy wtedy, jak myśmy zaczynali ten mecz, czy jeszcze byli w szatni, czy w ogóle nasi zawodnicy, jak to się stało, nie?
Czy tylko Linzkuk tylko wyszedł na tą drugą tercję, czy co? No to jest, wiecie co, To jest już po raz kolejny taka sytuacja, no już, już mi się już osobiście nie chce po prostu po raz kolejny ale okej, ale jest dobra, gadać no. O tym. I, ale wiecie co, wracamy, no bo to jest początek drugiej tercji, tak? To jeszcze mamy 19 minut drugiej tercji i 20 minut trzeciej tercji. No i rzeczywiście potem jest taki moment, że przejmujemy tam inicjatywę, nie? Aż tak bym nie przesadzał, no. To mówię, że w 23 minucie już mogło być 3-0, bo Tomasik się troszkę pobawił z krążkiem, Zygmunt mu odebrał, wyrzec co na sam, no i strzelił niecelnie. Chociaż to nas uratowało. I wiecie co? I tutaj znowu na tym naszym forum tam jest takie narzekanie na Krakowie, bo Krakowia sobie kupiła 8 zawodników przed playoffem, bo Rohaczek nie wprowadza młodych, bo tamto, nie? Kogo to kurwa obchodzi? Nie? Nikogo to nie obchodzi, no, nie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, 8 zawodników mógł kupić każdy klub. Mógł kupić kurwa 20 zawodników każdy klub przed playoffem. 8, ale słuchaj, no ten film Turtiainen, jak mu tam przyszedł już wcześniej. Okej, okay, Kopsiwa, Harnak przyszli przed, ale tak to Kalinowski wyrzucony z Tychów przyszedł, Bychowski przyszedł z Orlika, gdzie nie płacą, już też w ogóle zrezygnowali z gry, no to... Czy to są jak... Bychowski też miał taką szansę, nie? Co tam wjechał zawodnik lewą stroną, wjechał zawodnik Krakowi, zagrał Bychowskiemu w prawo i ten strzelił tam z pierwszego tak kąśliwie. No ale słuchajcie, to tak. Każda drużyna mogła sobie kupić dowolną ilość zawodników przed playoffem, nie? Bo to tak często się mówi, a po co grać ten sezon zasadniczy, jak se można przed playoffem kupić zawodników. No to proszę bardzo, Krakowia kupiła 8, nie miejmy do nich pretensji, tak? A teraz te wprowadzanie młodych. No, Zygmunt zagrał znakomity mecz, nie? No do starych nie należy i można powiedzieć, że prawdziwy hokej to dla niego zaczął się dopiero w Krakowi, tak? Nie, bo Skrynicy jest? No, Skrynicy. No. Skrynicy, no ale w hokeja zaczął grać w Krakowi, nie? No i już trochę uprzedzę fakty. Ostatniego gola do pustej bramki też nam strzela zawodnik Brynkus, niejaki, z Nowego Targu wyciągnięty. No ale wszedł na jedną zmianę, wszedł chłopak. No, musiał go wpuścić trener Rohaczek, żeby nie jebnąć babola, tak jak parę lat temu, że za mało młodzieżowców wystąpiło w jednym meczu. No to Rudy mówi, Brynkus, zagraj sobie jedną zmianę. On mówi, tero trenerze, jak już pod prysznic, żem szedł, no weź se zagraj, nie? No i on weź se zagraj i se strzelisz gola. A co trener pierdoli, nie? No weź, nie? No i on se wziął i se kurwa strzelił gola, nie? Do pustej bramki, a jeszcze jak kurwa koncertowo zrobił tam naszego obrońcę na niebieskiej linii, nie? No to już chyba pozostawimy bez komentarza, nie? Lekki balans ciałem, no i już nie wiedział, kurwa, co się dzieje. Kurwa, pojechał do zajezdni ten nasz obrońca. A ten Brynkus zjechał i mówi, trenerze, strzeliłem sobie tego gola. A on mówi, to i cięło komp teraz. Bo wiesz, i oni wpuszczą młodych. Kurwa, no. No sorry, ale to jest taki śmiech przez łzy, nie? Bo myśmy też mieli takich młodych. Kurwa, mieliśmy młodych, którzy walczyli, tak? I gdzie oni dzisiaj są? Ja mam wrażenie, że ci młodzi są. To, żeśmy o tym rozmawiali, to nie jest tylko moje wrażenie. Ściągnęliśmy tu ich nie wiadomo po co. Powiesiliśmy im srebrne medale na szyjach za zdobycie wicemistrzostwa Polski. Przygotowywali się z nami, grali pół sezonu, a potem żeśmy ich puścili. A przypomnijcie sobie, jak oni wchodzili na jedną, dwie zmiany, czy to w finale wtedy z Tychami, czy później. Tam ten bidny krężołek to musiał z nimi walczyć. No ale co? Dawali gole? Czasami z dupy, czasami z przypadku. Ale dawali, nie? I walczyli. Tam, popatrzcie, krężołka to widziałem ostatnio w Delikatesach, ale nie na lodzie. A to jest... Sawickiego to samo. A to jest w ogóle śmieszna sytuacja, bo jak graliśmy te ostatnie mecze z Unią, to Sawicki siedział na ławce. Tomasik siedział na ławce, krężołek grał. Teraz wrócił Deweczka po kontuzji. Nie, brakuje miejsca w składzie, żeby ktoś musi po prostu siedzieć na trybunach, bo no mamy więcej niż 20 zawodników. I nagle do składu wraca Sawicki, gra, a krężołka nie ma. Mimo, że w tych ostatnich meczach najważniejszych z Unią grał on, Sawicki nie grał, a teraz nagle, o ile nie ma jakiejś kontuzji krężołek, no bo nie wiem, czy nie ma, ale... Może trener Kulen ma problem z polską transkrypcją i wydawało mu się, że wystawia krężołek. Nie umie powiedzieć krężołek i woli wystawić Sawickiego, no. Że tak jest. No. Kurwa, no skończmy ten nieszczęsny drugi mecz z Krakowią, bo ja już poleciałem do tego trzeciego gola. Taka sytuacja właśnie, że no
Kulen generalnie gra na trzy pary obrońców, a mieliśmy ich w składzie 8. Przy czym no czasami ten Tomasik wchodził w rotację skoka nic, aż nagle po tych dwóch karach Krzyżowskiego Kulen się zdenerwował na niego i nagle w tym trzecim czy tam czwartym ataku zaczął grać skokan w miejsce Krzyżowskiego, zamiast mógł wyjść krężowek. No, nie chcę tu oceniać tych decyzji, a hasło, że pan Kulen się zdenerwował, no to już, ja już kiedyś wyraziłem swoją opinię na ten temat przy okazji komentarzu w Radiu SK 1964. No ale jeszcze nim pan Brynkus sobie strzelił gola, no to zaliczyliśmy trafienie, tak? Zaliczyliśmy trafienie, oburzenie, że pan Roman Steblecki, świetny zawodnik, sercem, duszą z Krakowią związany, powiedział, że to nie Katowice strzeliły, tylko Krakowia musiała sobie sama strzelić tego gola, nie? No wiadomo, że użył tam trochę, pojechał nam po rajtach, jak to się mówi, no ale takie jego prawo, nie? Jego drużyna wygrała, on jest tą drużyną związany. No i taka prawda, nie? Też taki no strzał, taka wrzutka, przecina tą wrzutkę obrońca Krakowi kapitan Kruczek, tak? Uderza rękawicą ten krążek, no tak nieszczęśliwie dla Krakowi, że wrzuca go do swojej bramki. Dla nas szczęśliwie, bo łapiemy kontakt, jest 2-1. No i mamy jeszcze parę minut. Te ostatnie 5 minut zaczęliśmy grać. Mamy jeszcze parę minut, rzeczywiście. Jest tam to oblężenie tej bramki, no ale jakościowo. Pasiec słupek trafił po kilku sekundach dosłownie. No, ale to jest niecelny strzał. Tak. To jest niecelny strzał. To, że gramy ładnie, to, że oddajemy więcej strzałów, tak, jak to już było mówione, czy strzelamy w słupki, czy coś. Pytanie jest inne, panowie. O. Czy te ostatnie 5 minut jest w stanie nas tchnąć w nas optymizm na kolejne mecze? Nie no, to był 9 mecz w tych playoffach, a my ciągle szukamy, wiesz, nadziei w jakichś kilku minutach gry, że tak. Pokazali w tych 5 minutach, że umieją, to w następnym meczu wygrają, no, ale to jest 9 mecz playoffów już. My jesteśmy po 2 meczach półfinałowych, a mamy tyle samo porażek w tych playoffach co rok temu. W całej serii? W całej serii. Mhm. Jeden mecz przegraliśmy w półfinale, 4 w finale. Teraz mamy 3 mecze przegrane w ćwierćfinale i 2 w półfinale. No. I co? Kiełbasy do góry. Nie ma innego wyjścia. W niedzielę. Kolejny najważniejszy mecz sezonu, co? Teraz już nie będzie innych. Myślicie, że ciężej było przy 3-2 z Unią, czy teraz przy 2-0 z Krakowią? Myślę, że teraz będzie ciężej. Kompletnie się w ogóle nie sprawdza ta koncepcja, to o czym mówiłem, że wydawało mi się, że z Krakowem będzie nam się łatwiej grało. No nie gra się łatwiej. Ja myślę, że jest inny hokej. Jakościowo jest zupełnie inny. Na pewno lepiej do oglądania, ale wolimy brzydką grę skuteczną. Skuteczną, tak? Bo to za te wrażenia artystyczne no, nikt ocen nie daje, nikt punktów nie daje, nikt nie daje awansów, nikt nie daje zwycięstwa, liczy się to, co w sieci. No a póki co, no to mamy zdecydowanie mniej. I zobaczcie, chciałem zwrócić Waszą uwagę na wyniki. 2-3, 3-1. Popatrzcie, jak grała Krakowia z Jastrzębiem. Jakie były tam wyniki? Czy sugerujesz, że ostatni mecz będzie wysokie zwycięstwo Krakowi? Nie chciałbym tego. Dobrze wiesz, że nie chciałbym tego. No ale to też o czymś świadczy, tak? Popatrz na nasze wyniki. Raz w ostatnim meczu z Unią straciliśmy jedną bramkę chyba. Czy tak, jedną. Wcześniej straciliśmy dwie bramki w tym szóstym meczu. 4-2, nie? 4-2 było. Ale mówię, dla nas stracono w bramkach. Było 3-1, czyli ostatni mecz był 3-1, a przedostatni 4-2. Mhm. Czyli to straciliśmy ok. W jednym meczu jedną bramkę, w drugim meczu dwie bramki i to jest ok. Ale w pozostałych wszystkich meczach tych playoffów 3 to minimum stracone. Mhm. No to tak nie będziemy wygrywać. Trochę dużo. Zaczęliśmy od strzeleniu 8 bramek, potem 6. U siebie, nie? Ja mówię 8, 6. 6, tak. Potem nie strzeliliśmy w ogóle. I teraz w Krakowie też w ogóle. Chcemy, żebyście strzelali. Chcemy widzieć zawodników, których widzieliśmy wcześniej. Cisza się zrobiła. No gryziemy się w język, bo playoff jeszcze trwa. Dopóki krążek w grze, wszystko jest możliwe. Póki co przegrywamy dwie bitwy
z Krakowią. Wojna to jest jeszcze cały czas sprawa otwarta. W niedzielę gramy kolejny najważniejszy mecz i miejmy nadzieję, że wreszcie przechylimy tą szalę na naszą stronę i pójdzie nam z górki. Mamy tam jakieś pytania? Jakieś coś? Nie było nic. Nie było nic? Coś jeszcze byśmy chcieli? Tradycyjnie chcielibyśmy zaprosić wszystkich do kibicowania aktywnego, bo tam też pojawiło się takie, że o, doping nam trochę siadł i tak dalej. No, są wyniki, jest doping, nie? I tak jak tam odcięło prąd naszym zawodnikom, no to można tak powiedzieć, że troszeczkę kibicom też odcięło prąd, ale ten doping jest rewelacyjny i naprawdę mi się bardzo podoba sytuacja, kiedy po meczu jest podziękowanie po zwycięskim i wspólnie śpiewamy. A jak przegramy, no to kibice śpiewają jedno. W następnym meczu tylko zwycięstwo i oczekują tego, że będziemy walczyć, będziemy wygrywać. No bo w tym sezonie musimy coś ugrać. Tak? Zgadzacie się z tym? No to co? To mielibyśmy naszą parę omówioną. Czy chcecie coś jeszcze dodać do tych dwóch meczów, czy do tego jednego? Nie, no myślę, że tutaj chyba wszystko już powiedzieliśmy, co... Dobra, w drugiej parze po dwóch meczach jest remis 1-1. GKS Tychy, Tatry Ski, Podhale, Nowy Targ. Tyszanie u siebie wygrywają, w Nowym Targu przegrywają, po dogrywce. Dobre mecze. Oglądam te mecze w telewizji. Tempo, wysokie tempo. No i to, co mi się podoba, to tam kości trzeszczą rzeczywiście. Nikt nie odsuwa nogi, nikt nie chowa głowy. Jest nieźle. No, ale myślę, że mimo wszystko tutaj... A przypomnij nam typy, jak myśmy to typowali. Kurde, schowałem tą kartkę, bo nie chcę do niej wracać póki co. Znaczy, wydaje mi się... No ja typowałem, że wygramy mecz wojnę z Krakowią 4-1. Także... jak to mówią biednemu, zawsze... wiatr w dupę i chuj w oczy, no. No, to no, jest 1-1, niech se grają, nie? Zobaczymy, co tam się zdarzy. Na pewno Podhale tanio skóry nie sprzeda. Dzisiaj, bo nagrywamy ten podcast w sobotę, dzisiaj trzymamy kciuki za piłkarzy. Jedziemy do Jastrzębia. Walczyć. Walczyć o 3 punkty. Trzymamy kciuki, kibicujemy mocno, pozdrawiamy chłopaków od podcastu piłkarskiego. Nie wiem, czy czasem ten w telewizji podczas naszego meczu Bartek Bychowski w trakcie wywiadu, w trakcie tercji nie stwierdził, że gramy o 3 punkty. Aha, tak było. Tak, gramy o 3 punkty. My dzisiaj gramy o 3 punkty w Jastrzębiu, a w niedzielę walczymy o wszystko. Tradycyjnie zapraszamy do Blaszoka po zakup gadżetów gieksiarskich. No i tyle. Ważna informacja pojawiła się, tak, na niedzielę. Dodatkowa pula biletów. Nie wiem, czy jeszcze jest, bo od rana przed Blaszokiem była kolejka taka, że aż do Kościoła Mariackiego. Nie, myślę. Ale sprzedawali tylko po jednym, także jak ktoś kupił jeden, to szedł na koniec kolejki, żeby kupić następny. Dobra akcja. Czy, bo akurat byłem za granicą, teraz nie wiem, czy klub już ogłosił oficjalnie tą większą pojemność. Tak, te 100 biletów to właśnie jest, że jakoś tam ja wiem, no papierkowa bo, robota. Ale czy ogólnie był komunikat z klubu? Nie wiem. Jest dodatkowa pula biletów, z którego się cieszymy. Tam pisali właśnie, że walczyli o to, żeby po prostu była większa pojemność hali, że to 100 biletów to z tego wynika. No to hala ma pojemność na chwilę obecną 1420 miejsc. Po zwiększeniu tej pojemności, także... No i dobrze. To i dobrze. Przypominamy też o możliwości przekazywania biletów z karnetów. Jest taka możliwość, jeżeli ktoś nie może pójść, to zawsze można poprosić sąsiada, żeby na twój karnet poszedł na hokej. Coś jeszcze? No, przekazujcie właśnie też znajomym, którym nie udało się kupić czy karnetów, czy biletów na nasze mecze, że jest ta dodatkowa pula i żeby po prostu mogli sobie zakupić. Ja myślę, że to wszystko chyba na dzisiaj. No, myślę, że spotkamy się po zakończeniu rywalizacji półfinałowej. Nie. W domyśle... To strasznie długo by trwało. Spotkamy się w przyszłym tygodniu na pewno. Nagramy kolejny odcinek podcastu.
No myślę po tym czwartym meczu i miejmy nadzieję, że po czwartym nie będzie to ostatni. Po czwartym meczu na pewno nagramy kolejny podcast. Życzymy geksiarsko udanego weekendu wszystkim naszym słuchaczom. No i tym słuchaczom, którzy spoza grona geksiarskiego nas słuchają, też życzymy udanego weekendu. Może najmniej życzymy udanego weekendu słuchaczom z Krakowa. I z Jastrzębia też. I z Jastrzębia. Dobra, to dziękujemy za dzisiaj. Baudolino, Adi i Belur.